Trybunał Konstytucyjny e, nie jest taką instytucją, o której możemy poczytać w Konstytucji. E, nie cieszy się autorytetem, natomiast NeokRS no jest. E, całkowitym zaprzeczeniem Krajowej Rady Sądownictwa, o której mowa w e, Konstytucji. Mniej więcej od marca 2018 roku ten organ przestał istnieć, przestał pełnić funkcje, e, które zgodnie z Konstytucją powinien pełnić, czyli nie strzeże niezależności sądów, nie strzeże e, niezawisłości sędziowskiej. Więc po co e, z podatników, z pieniędzy podatników utrzymywać coś, e, co nie wiadomo, czym jest, więc najlepiej rzeczywiście odciąć prąd, odciąć wodę. Może nie odcinać e, ogrzewania, bo idzie zima, żeby te rury nie popękały. E, po co utrzymywać po prostu e, nie wiadomo kogo, darmo zjadów? Partnerem strategicznym kanału Goniec jest Aquaphor, producent filtrów do uzdatniania wody. Dzień dobry, Wojciech Mulik, witam w rozmowie gońca. Zanim zaczniemy, chciałbym Państwa gorąco zachęcić do subskrybowania naszego kanału. To nic nie kosztuje, a dzięki Państwu możemy się rozwijać. Obecnie robi to jedynie 20 niecałe 24% z Państwa. Dążymy do tego, żeby było to przynajmniej 50%, a partnerem strategicznym naszego kanału jest Aquafor, producent filtrów do uzdatniania i zbanków do uzdatniania wody www.aquaphor.pl Moim i Państwa gościem jest dzisiaj Igor Tuleja, sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie. Witam serdecznie. Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie. Prezydent Andrzej Duda skierował w trybie kontroli prewencyjnej dwie nowe ustawy dotyczące Trybunału Konstytucyjnego, również do Trybunału Konstytucyjnego. Czy Pana zdaniem jest to konflikt interesów? <laughs> Może rzeczywiście, jak opisujemy tę sytuację, brzmi to trochę absurdalnie, ale rzeczywiście. No, życie pokazuje, że jest to możliwe, że Trybunał Konstytucyjny będzie rozstrzygał o zgodności z Konstytucją przepisów, które go dotyczą. Wydaje mi się, że no, nie jest to do obejścia i po prostu takie sytuacje mogą się zdarzyć. Natomiast nie uważam, aby była to dobra decyzja pana prezydenta. Kierowanie tych projektów do, do Trybunału Konstytucyjnego. Nowa ustawa zakłada, że również 3 piąte posłów wybierałby przedstawicieli właśnie do Trybunału Konstytucyjnego. Czy takie rozwiązanie gwarantowałoby jego odpolitycznienie? <laughs> właśnie dlatego uważam, że decyzja pana prezydenta jest zła, bo sam projekt ustawy jest dobry. Wydaje mi się, że bez względu na to, czy e, jesteśmy zwolennikami białych, fioletowych czy niebieskich, wszystkim nam powinno zależeć, żeby nie tylko sądy powszechne, ale też Trybunał Konstytucyjny był sądem niezależnym, odciętym od polityki i wydaje mi się, że właśnie tak jak jest w tym projekcie Czyli pomysł, aby sędziów wybierać taką większością kwalifikowaną, gwarantuje, że nie byliby to polityczni nominaci. Aby tych sędziów wybrać, musiałby być w parlamencie jakiś konsensus i istnieje szansa, że tak jak kiedyś w trybunale zasiadali profesjonaliści i rzeczywiście autorytety prawnicze, to. Może rzeczywiście byłoby możliwe, aby przy takiej większości kwalifikowanej również zasiadali tam wybitni prawnicy, a nie politycy, tak jak dzisiaj. Projekt zakłada, że osoby kandydujące do Trybunału Konstytucy Konstytucyjnego przez cztery lata przed powołaniem nie mogliby sprawować funkcji europosła, posła. Pytanie jednak, czy tutaj nie jest to zbyt krótki czas i nawet w wypadku takiego konsensusu nie byłoby tutaj ryzyka, że byłby to konsensus dotyczący byłych przedstawicieli partii? Mm -hmm. Można oczywiście dyskutować, czy 4 lata to jest właściwy, właściwy czas, żeby odciąć się od, od polityki, czy 8 lat, czy 12. No ale jest to bardzo rozsądna propozycja, bo też to daje jakąś gwarancję, że w najważniejszym sądzie konstytucyjnym w naszym kraju nie będą zasiadali politycy. Tylko fachowcy. Wiadomo, że nigdy nie było tak, że, że w Trybunale Konstytucyjnym zasiadały osoby, które nie miały nic wspólnego z polityką. Bardzo często było, że wcześniej ktoś właśnie był posłem czy, czy sprawował inne polityczne funkcje, ale pomysł idea aby w trybunale zasiadały osoby nie mające bieżącego związku z polityką wydaje się bardzo fajne projekt dotyczący trybunału konstytucyjnego zakłada że wyroki w składzie z udziałem osób nieuprawnionych miałyby być nieważne jakie skutki przyniosłoby to dla społeczeństwa um, mam wrażenie że i tak te wyroki um, Wydawane w składach, gdzie zasiadają duble, że nie są respektowane nie tylko przez rządzących, ale i przez sądy powszechne, i przez inne instytucje. I w tym projekcie wydaje mi się, że to jest dobre rozwiązanie. Słuszne. Prezydent Duda wskazuje, że unieważnionych było około 100 wyroków trybunału konstytucyjnego, które dotyczą ochrony praw i wolności człowieka. W jego opinii godzi to jednak w bezpieczeństwo prawne. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby stworzyć takie prawo, które respektowałoby, albo naprawiało te rozwiązania związane z prawami człowieka, które istnieją albo które w tych postępowaniach przed Trybunałem Konstytucyjnym zostały uznane za zawadliwe czy warte naprawy. Jakie, jakie takie doraźne działania powinny teraz zostać podjęte wobec KRS oraz Trybunału Konstytucyjnego? Czy podtrzymuje Pan tą opinię, że należy im po prostu tutaj odłączyć prąd? Um, też bym rozróżniał trybunał konstytucyjny Julii Przyłębski od Neokrajowej Rady Sądownictwa. Trybunał konstytucyjny jest instytucją, w której część zasiadających osób w ogóle nie powinna się tam znaleźć. To są ci tak zwani sędziowie dublerze. Niestety trybunał konstytucyjny. Nie jest taką instytucją, o której możemy poczytać w Konstytucji. Nie cieszy się autorytetem. Natomiast NeokRS no jest całkowitym zaprzeczeniem Krajowej Rady Sądownictwa, o której mowa w Konstytucji od marca 2018 roku, czyli od tego momentu, kiedy bezprawnie przerwano kadencję. Starej Krajowej Rady Sądownictwa, kiedy w skład neokRS-u nie znaleźli się tam przedstawiciele środowiska sędziowskiego, tak jak jest o tym mowa w Konstytucji. Mniej więcej od marca 2018 roku ten organ przestał istnieć, przestał pełnić funkcję. Które zgodnie z konstytucją powinien pełnić, czyli nie strzeże niezależności sądów, nie strzeże niezawisłości sędziowskiej. Więc po co z podatników, z pieniędzy podatników utrzymywać coś, co nie wiadomo czym jest? Więc najlepiej rzeczywiście odciąć prąd, odciąć wodę, może nie odcinać ogrzewania, bo idzie zima, żeby te rury nie popękały. Po co utrzymywać po prostu nie wiadomo kogo, darmo zjadów? Ale czy mamy tutaj do czynienia z sytuacjami związanymi z no, przegłosowywaniem pewnych rzeczy? Pytanie: Czy w związku z Trybunałem Konstytucyjnym na pewno wystarczającym takim bezpiecznikiem jest trzy piąte posłów, bo możemy również wyobrazić sobie taki wariant, w którym jakaś partia zdobywa aż takie poparcie w wyborach. No cóż, taka jest demokracja. Można oczywiście sobie wymyślać jakąś większość, cztery piąte. I tak dalej, ale nie wiadomo, czy, czy jest sens. No, to są uroki, cienie. Demokracji można sobie oczywiście wyobrazić sytuację, kiedy jeden obóz polityczny bierze wszystko, ale myślę, że to nie byłoby dobre dla demokracji, dla nas wszystkich. Mamy gorącą również sytuację związaną z zatrzymaniem byłego wiceministra e, sprawiedliwości Marcina Romanowskiego, a dokładnie z przedstawieniem mu ponownie zarzutów. E, jego adwokat przedstawił tutaj e, takie m, jego adwokat przedstawił tutaj takie usprawiedliwienie, że znajduje się on obecnie na Węgrzech i zajmuje się obowiązkami naukowymi. E, co sądzi Pan o, tym, o tej kwestii? Wydaje mi się, że niezależna prokuratura liczyła się i z taką możliwością, że Pan Romanowski, wezwany w charakterze świadka, nie stawi się na ten pierwszy termin, stąd wyznaczono dwa terminy. Artykuł 177 Konstytucji, Boże, kodeksu postępowania karnego mówi, Chociaż pewnie dla niektórych niedługo to będzie taki akt podstawowy. W każdym razie przepisy kodeksu postępowania karnego mówią, że każda osoba wezwana w charakterze świadka musi w charakterze świadka musi stawić się i złożyć zeznania. Rozumiem, że pan Romanowski miał stawić się w charakterze podejrzanego, na podejrzanym, oskarżonym w postępowaniu karnym poza prawami też ciążą. Obowiązki. Pan Romanowski ma dobrego adwokata. Myślę, że ma świadomość tego, że w przypadku niestawiennictwa, utrudnienia postępowania karnego mogą być stosowane środki przymusu, środki zapobiegawcze. Łącznie. Czy wyobraża pan sobie taki scenariusz, w którym Marcin Romanowski zostanie doprowadzony do prokuratury siłą? Wszystko jest możliwe. Oczywiście, że tak. Jeśli ktoś nie chce uczestniczyć w czynnościach procesowych, a ma taki obowiązek, bez względu na to, czy jest świadkiem, czy podejrzanym, musi się liczyć. Z konsekwencjami procesowymi, nawet z takim e, siłowym e, zakończeniem tego e, kryzysu procesowego. Czy ten pobyt Romanowskiego, Pana zdaniem, na Węgrzech wygląda trochę jak próba ucieczki przed wymiarem sprawiedliwości? E, tego nie wiem. No, zdarzają się różne, różne sytuacje losowe. Rozumiem, że ten pobyt był jakoś wcześniej e, zaplanowane przez Pana Rom Romanowskiego. Jeśli był wcześniej zaplanowany, no to pewnie można to jakoś zweryfikować, a później e, ocenić, czy to jest utrudnianie postępowania karnego, czy, czy ukrywanie się przed organami ścigania. No tak naprawdę niewiele wiemy, bo tutaj e, prokuratura pewnie nie zdradza e, całej wiedzy, jaką, jaką ma. Więc ym, trudno nam ocenić, czy to jest jakaś taktyka procesowa czy rzeczywiście ten wyjazd był wcześniej e, zaplanowany. Zarzuty wobec Marcina Romanowskiego dotyczą tutaj ustawienia konkursów na kwotę ponad 112 milionów złotych. E, dodatkowo również... E, jest również tutaj zarzut jego udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Jak ujawnił nasz portal goniec.pl, znany adwokat związany z pisem, Waldemar Margie zeznał w prokuraturze, że Zbigniew Ziobro osobiście, pozakonkursowo, załatwił dla niego pieniądze z Funduszu Sprawiedliwości. Ziobro dodał również, żeby w takich sprawach zgłaszać się zawsze do niego. Czy w takim razie otwiera to pewną prawną drogę do postawienia zarzutu Zbigniewowi Ziobrze kierowania grup zorganizowaną grupą przestępczą? <laughs> um, oczywiście, to jest gdybanie, no bo nie znamy dokładnie tego materiału, którym e, dysponuje prokurator. Hipo hipotetycznie, oczywiście, możemy sobie wyobrazić taką, taką sytuację, i e, abstrahując od tych nazwisk, e, no, jak najbardziej. E, Byłaby to sytuacja dotycząca grupy przestępczej, do, do, do sytuacja kierowania grupą przestępczą, natomiast też pamiętajmy o tym, że no, znamy prawdopodobnie relacje e, tej osoby, która e, obciąża byłego ministra sprawiedliwości. E, takie pomówienia muszą być, żeby miały jakąś wartość, jakiś ciężar dowodowy, takie pomówienia. Bez względu na to, jaki to jest proces, czy przeciwko znanemu politykowi, czy przeciwko Kowalskiemu, takie pomówienia zawsze powinny być zweryfikowane innymi dowodami, żeby miały ten walor wiarygodności. Wierzę, że prokuratura działa niezależnie i wnikliwie bada ten materiał dowodowe. Czy biegły miał pełne prawo wystawić opinię na temat stanu zdrowia Zbigniewa Ziobry wyłącznie na podstawie dokumentów medycznych? Jak najbardziej. Takie sytuacje się zdarzają. Jeśli istnieją wątpliwości, czy uczestnik postępowania może Wziąć w nim udział, czy to jest świadek, czy to jest e, oskarżane w postępowaniu sądowym, czy podejrzane. Powołuje się właśnie biegłego z zakresu medycyny, który ocenia jego stan zdrowia. E, Wielokrotnie mi się zdarzało, że biegły opiniował wyłącznie na podstawie dokumentacji medycznej, którą zgromadziliśmy, którą ściągnęliśmy z rozmaitych przychodni szpitali, gdzie, gdzie się leczył dane oskarżone. Jeśli biegły nie widzi takiej konieczności, nie, nie wnosi, aby umożliwić mu Osobisty kontakt z opiniowaną osobą, umożliwić mu badanie, no to nie ma takiej potrzeby. Widocznie biegły uznał, że ta dokumentacja jest pełna i pozwala mu na wydanie opinii ostatecznej. Czy w sprawie jednak, jako osoby no, tak głośnej i publicznie, nie powinno dojść właśnie do tego badania, żeby ucząć wszystkie niejasności? Wszyscy jesteśmy równi wobec prawa. Cytując ministra Ziobrę, nie ma świętych krów. E, więc dlaczego byłego ministra traktować inaczej niż e, szewca piekarza czy, czy hydraulika? Mamy w Polsce ogromny spór dotyczący tak zwanych neosędziów. E, czy pana zdaniem no, wpływa to destrukcyjnie na państwo prawa? E, myślę, że tak. E, <laughs> Za e, ten spór odpowiadają politycy, hmm, powiem wprost poprzednia ekipa. E, I trzeba ten problem neosędziów w interesie obywateli e, jak najszybciej e, rozwiązać. Z tego powodu, że te orzeczenia wydawane przez e, neosędziów e, są uchylane, czy to przez sądy wyższej instancji, czy w trybie środków nadzwyczajnych przez Sąd Najwyższy. Także tak naprawdę te, te orzeczenia, te wyroki nie mają żadnej wartości i tylko wprowadzają jeszcze, jed, jeszcze większy chaos. A czy obecna władza jest konsekwentna w kwestii neosędziów? Z tego powodu, że na przykład o ważności wyborów zadecydował Sąd Najwyższy, w którego składzie są właśnie neosędziowie. Czyli mm -hmm. idąc tym tropem zero-jedynkowo nie mamy obecnie w Polsce wybranych legalnych władz? Y Rzeczywiście myślę, że można powiedzieć, że działania aktualnie rządzących często są niekonsekwentne, choćby właśnie ten przyk przykład z wyborami. Cóż mogę powiedzieć, no, tacy są politycy. I przypominam panu redaktorowi i apeluję do naszych widzów, że naszym obowiązkiem jako obywateli, pana redaktora, jako niezależnych mediów, jest patrzenie się każdej władzy na ręce. Nie może być rządzącym łatwo, nie może być przyjemnie. Naszym obowiązkiem jako obywateli jest ich kontrolowanie, krytykowanie. A jeśli jesteśmy niezadowoleni z tych, którzy rządzą, dajemy temu wyraz w wyborach, w wolnych wyborach. Póki jeszcze one są. No właśnie, jak wygląda w Pana oczach kwestia legalności powołania prokuratora Dariusza Korneluka lub też odwołania Pana Dariusza Barskiego? Mhm. Ja nie mam wątpliwości, że, że Pan prokurator krajowy Dariusz Korneluk jest legalnie powołanym prokuratorem i jak najbardziej może pełnić e, swoją funkcję. Rzeczywiście pojawił się ten problem, e, że niektórzy podważają legalność powołania e, pana prokuratora e, Korneluka, ale tak naprawdę e, wadliwe było. E, Powołanie pana prokuratora Barskiego na prokuratora krajowego, bo jakby podstawa prawna Powodem było zastosowanie tutaj tych przepisów jedynie przejściowych? Tak, dokładnie. Przepisów przejściowych, które miały służyć wprowadzeniu tego nowego prawa o prokuraturze. Które wprowadzał pan minister Ziobro i które miało zreorganizować prokuraturę, uczynić ją bardziej nowoczesną, sprawną. I te przepisy no, miały działać do zakończenia tej reorganizacji. Jeśli. Te przepisy weszły w życie w 2016 roku. No to trudno przypuszczać, aby obowiązywały do 2022 roku, bo wtedy pan prokurator Barski zastąpił pana prokuratora, pana prokuratora, mój Boże, się, 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 który trafił do Trybunału Święczkowskiego, który trafił do Trybunału Konstytucyjnego. Więc trudno sobie wyobrazić, żeby takie Przepisy przejściowe, które były podstawą przewrócenia pana prokuratora barskiego ze stanu spoczynku do czynnej służby, no były właściwą podstawą e, prawną. To trochę tak, jakby w 2016 roku w warzywniaku e, obowiązywała promocja na e, kapustę. Po 2 złote i nagle ktoś w 2022 roku przyszedł do tego sklepu z warzywami i się upierał, że on ciągle może tę kapustę kupić za 2 zł, bo w 2016 roku była taka promocja. No ale tutaj pojawia się również ta kwestia konsekwencji. Skoro Dariusz Barski nigdy nie został skutecznie prokuratorem krajowym, to rozumiem, że wszystkie jego decyzje są nieważne. Y no właśnie, i tutaj mamy kolejne wątpliwości, kolejny chaos prawny wynikający z wadliwych, błędnych decyzji poprzedniej ekipy, która, która rządziła. Czy Pana zdaniem wszystkie decyzje neosędziów powinny zostać unieważnione? Wydaje, moim zdaniem tak, no bo neosędziowie nie są, nie są sędziami. I też mam wątpliwości, czy, czy powinni w ogóle być sędziami. Projekt mojego stowarzyszenia Justicja, bo też przypomnę, że to nie jest tak, że my przez 8 lat włącznie kontestowaliśmy rzeczywistość, protestowaliśmy na, na ulicach, tylko też w oparciu o rozmowy z obywatelami zwykłymi przygotowywaliśmy projekty, Ustaw licząc na to, że, że kiedyś politycy po nie sięgną. Mieliśmy, mamy przygotowane projekty dotyczące i Sądu Najwyższego, i Trybunału Konstytucyjnego, i Krajowej Rady Sądownictwa, i sądów powszechnych. No ale politycy pomimo wyników wyboru 15, wyborów 15 października jakoś niechętnie sięgają po ten nasz pięciopak. Um, ustaw. Więc um, projekt justycji zakłada, że no, sędziowie powinni wrócić na poprzednio zajmowane stanowiska. Ja uważam, że to jest bardzo cywilizowana i demokratyczna propozycja. Um, chodzi o to, żeby zostali cofnięci, jeśli u, na poprzednie stanowiska. jeśli uważają, że są na tyle dobrze, aby awansować, niech Staną powtórnie w konkursach przed prawdziwą Krajową Radą Sądownictwa. To jest pomysł justycji. Jestem bardziej radykalny, ale to jest moje osobiste zdanie. Ja uważam, że neosędziowie albo nie znają prawa, albo nie mają cechy, którą powinien mieć sędzia, czyli nieskazitelności charakteru. No bo świadomie stawali w wadliwych konkursach, co właśnie świadczy o tym, że albo nie znali. Nie znają konstytucji, nie znają orzeczeń i naszych sądów krajowych, i sądów europejskich, albo co gorsza, nie mają tej cechy, którą powinien mieć sędzia, czyli nieskazitelnego charakteru. To ich dyskwalifikuje i nie powinni pełnić funkcji. Co w takim razie ci no sędziowie powinni byli zrobić przez te ostatnie 8 lat? Powinni cały czas czekać na awans zawodowy? Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. No życie pokazało, że. Zderzamy się z sytuacjami, kiedy po prostu nie możemy spełniać jakichś e, ambicji e, i musimy cierpliwie robić swoje, sądzić, pracować e, i czekać na ten moment, kiedy e, będą uczciwe konkursy. Natomiast e, te osoby no, z jakichś powodów e, ambicjonalnych, finansowych nie wiadomo jakich. E, Zdecydowały się przyspieszyć swoją karierę. Pamiętajmy, że te konkursy przed NeokRS nie były uczciwe. To często też było widać, bo wielokrotnie te posiedzenia neokrs były transmitowane online. Często było tak, że taka osoba, która startowała w w cudzysłowie, w konkursie nie miała żadnych konkurentów, bo uczciwi sędziowie nie brali, nie brali udziału w takim fałszywym konkursie. Więc to nie jest tak, że w sądach wyższej instancji dzisiaj są rzeczywiście ci dobrzy, doświadczeni prawnicy, tylko no osoby, które nie powinny się tam znaleźć. Jarosław Kaczyński powiedział, że Trzecia Rzeczpospolita była państwem upadłym. No, sam kilkanaście lat nią rządził. Zapowiedział również wprowadzenie po ewentualnych wygranych wyborach przez Prawo i Sprawiedliwość, wprowadzenie tak zwanej Rady Stanu i tak naprawdę zniesienie Konstytucji bez wymaganych dwóch trzecich posłów w to miejsce, no tutaj uchwalając jakiś akt tymczasowy. Jak Pan ocenia ten pomysł? <laughs> Czy to była już, była już taka czysta dyktatura? <laughs> Powiem szczerze, że pomimo tego, że pan prezes Kaczyński jest doktorem praw, no ja jestem magistrem prawa, to też mi jest trudno nawet jako prawnikowi odnieść się do słów pana prezesa Kaczyńskiego. Podejrzewam, że to ma bardziej charakter taki już stricte polityczny, i pewnie łatwiej było poradzić sobie politykowi. No, jeśli trzecie RP jest państwem upadłym, no to rzeczywiście, tak jak pan redaktor zauważył, ugrupowanie pana, pana prezesa przez wiele lat rządziło w tym kraju i może ten możemy sobie wszyscy zadać. Pytanie, czy, czy ten upadek naszego państwa według słów Pana Prezesa, nie jest skutkiem e, jego rządów. E, natomiast te pomysły na Radę stanu, na omijanie konstytucji, no w ogóle ciężko e, z tym dyskutować, ciężko z tym e, polemizować. E, ma to jakiś taki wydźwięk e, tragikomiczny. Możemy sobie tylko zadać pytanie. E, czy wyobrazić, jakby wyglądała ta Polska, gdyby ugrupowanie pana prezesa rządziło trzecią kadencję i możemy wyobrazić sobie, jak ewentualnie będzie wyglądał nasz kraj, kiedy ta partia wróci do rządów? No, no tyle. Czy w takim razie środowisko sędziowskie ma jakikolwiek pomysł, w, jak, w jaki sposób zabezpieczyć państwo przed takimi decyzjami polityków? <laughs> I, środowiska, I środowisko sędziowskie, i środowisko niezależnych prokuratorów, i środowisko adwokackie, radcowskie. No, my mamy pomysły. My jedyne, co możemy zrobić, nie mamy inicjatywy ustawodawczej, nie, nie jesteśmy władzą ustawodawczą. Jedyne, co możemy zrobić jako, jako prawnicy, to przygotowywać e, projekty i apelować do, do polityków, żeby e, skorzystali z tego, co przygotowali fachowcy. W przypadku justycji Stowarzyszenia Sędziów Polskich, justycja, jeszcze raz mogę podkreślić, że te nasze rozwiązania prawne zostały przygotowane nie tylko przez prawników, przez sędziów, ale my w przepisy, w propozycje przepisów. Ubieraliśmy postulaty obywateli. My przez wiele lat spotykaliśmy się w całej Polsce z, z Polakami, i rozmawialiśmy z nimi na ten temat, co by w tym wymiarze sprawiedliwości zmienili, jak widzą rolę sędziego, jakie mają pomysły na funkcjonowanie sądów. Jeśli to były fajne rzeczy, to próbowaliśmy e, ubrać je w te nasze właśnie projekty. Ustaw. No ale nigdy się pewnie nie da stworzyć takiego prawa, którego jakiś cwany przestępca by nie ominął albo wprost by nie złamał. To trochę tak jak z wyścigami producentów szaf pancernych i włamywaczy, że owszem, pojawi się super nowoczesny zamek, włamywacz natychmiast wymyśli, jak go złamać. Więc to jest taki wyścig. No, ustawodawca liczy na to, że. Prawo, które jest uchwalane, jest kierowane do, do osób, które działają w dobrych intencjach. Jeśli ktoś będzie chciał złamać prawo, no to nawet jeśli to będzie najlepsze prawo, to myślę, że zawsze zdoła zniszczyć to prawo, ominąć i zagrać ustawodawcy na noś. A przechodząc na końcu do takiej machiny władzy, sam niestety miał Pan w tym również. Głębokie doświadczenie. W jaki sposób opisałby Pan represje, które miały miejsce wobec środowiska sędziowskiego w czasach rządów Prawa i Sprawiedliwości? Też mogę, mogę nawiązać do słów wywołanego już prezesa Kaczyńskiego, który kiedy rządził, mówił, że niezależne sądy są tym bastionem, tą ostatnią barykadą, która. Stoi mu na drodze, żeby zrealizował swoją wizję państwa. Jaka to ma być wizja państwa, no, przedstawił w, w tym ostatnim wywiadzie. I, no i oczywiście starał się robić wszystko, żeby zniszczyć niezależne sądownictwo. No, żadna autorytarna władza nie lubi, nie toleruje instytucji, które mogą ją Kontrolować. E, pamiętajmy, że to był atak nie tylko na niezależne sądy, na niezależne instytucje typu e, Najwyższa Izba Kontroli, ale też na e, niezależne media, e, na niezależną e, kulturę, która często potrafiła e, wykpić rządzących. E, na no po prostu w państwie, gdzie nie ma tej demokracji liberalnej nie ma niezależnych sądów, niezależnych mediów, niezależnej kultury, nie ma wolnych wyborów i na końcu nie ma wolnych ludzi. Bardzo dziękuję. Moim i Państwa gościem był dzisiaj sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie Igor Tuleja. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. A Państwo oglądali tutaj rozmowę Gońca. Ja jeszcze gorąco zachęcam Państwa do subskrypcji naszego kanału. Dzięki Państwu możemy się rozwijać. Dziękuję za uwagę. Nazywam się Wojciech Mulik. Do zobaczenia. Do usłyszenia. Partnerem strategicznym kanału Goniec jest Aquafor, producent filtrów do uzdatniania wody. Reportaż Gońca walczy o nagrodę widzów w prestiżowym konkursie Grand Video Awards. Jeśli uznajesz ten materiał za wartościowy i uważasz, że zasługuje na nagrodę, wejdź teraz na stronę głosowaniegrandvideoawards.pl i oddaj swój głos. Głosowanie jest proste i nie zajmie ci więcej niż 30 sekund. Link do głosowania zamieściliśmy w opisie. Dziękujemy.